Witam was bardzo serdecznie w 32 odcinku z gry FIFA 13 z kariery. Już jest od razu symulacja przeprowadzona. Gramy dzisiaj z Walencją z drugim miejscem. Ja jestem na piątym miejscu. Od razu przechodzimy do meczu. Jesteśmy gośćmi, a więc koszulki wyjazdowe, Walencja domowe. No i gramy. Rozgrzewka. Chwilę czekamy, aż się wczyta. Tutaj jeszcze te zadania. Dobra. Przechodzimy do gry. Ze stanowiska komentatorskiego witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będzie ciężko, bo to drugie dzisiejszy mecz transmitować będziemy z przepięknego obiektu Estadio Mestalla w Walencji. Dziś przed nami mecz wielkiej Barcelony. W ostatnich spotkaniach prezentują naprawdę wysoką... No, dobra okazja. I prawie bym stracił bramkę. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Dobra główka. No i słabo nieźle grają, jak na razie. Trzeba było wykorzystać dokładne dogranie. Ale dopiero jestem przy piłce teraz. Messi. Teraz Xavi. Stawi tam do Thiago. Jest piękna piłka. Obronił, no i tak jest. Mamy pierwszą bramkę. Thiago. Bramka w meczu. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. Costa. A więc już mam przewagę. Ależ akcja. No, ślizgiem. No. Strzela. Teraz niesamowite, dobrze, że próbuje. Ależ miał znakomite podanie. Barca rozpocznie grę od własnej bramki. Pique teraz. Ech, nie wyszło. Nie wyszło niestety. Mathieu. Pięknie podał. Dobrze i przejął. Dani Alves, Dos Santos. Santos. Kurde. No i strata piłki. Znakomicie w tempo. Pique, no. Próbuje teraz ślizgiem. No trzeba to odebrać. No, znakomicie kurwa, przerwał no tę niebezpieczną akcję obrońca. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Ależ fatalnie teraz przestrzelił wysoko nad poprzeczką. Pique. Znowu Pique. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? I tak jest, mamy dwa piękne zgłówki i nie sta. Mamy gola, proszę państwa. Ależ urwał się spod opieki i głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Warto zobaczyć, jak kapitalnie skoczył i uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na reakcję. Wspaniale przechwycił. No, sam się przywrócił. Podanie Xaviego przejęte przez rywala. Pique. Thiago do Messiego. Messi do... No, wychodził, no, tam sam spalony na sam, niestety. Podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Do Santos. Oj, teraz wywrotka. No, ładne Santos. Zagranie piętą do kolegi. Pięknie do Cuenki. Ależ podanie. Cuenka co tu wykombinuje. Iniesta będzie dobra drugi z główki. Tak jest! O, bardzo pięknie. Jaka bramka! Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Piękna cieszynka. Cóż za wspaniały, dobra, strzał głową. Dalej. 3-0 jak na piękna razie. Piękna bramka. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Iniesta. No i przejęli w ostatniej chwili. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. No i trzeba to przyjąć, żeby ani punkta nie stracić. W co wątpię. W
Co bardzo wątpię, tak jest. Na nie, jedna może nie. Była i dobra, ale widzisz, jak wykończona. To prawda, napastnik powinien zrobić znacznie więcej. I Messi. Messi? Dobrze, z lewej strony pokazuje się kolega z drużyny. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Aj, niepotrzebnie teraz straciłem. Podanie. Atakuje ślizgiem. No, Piqué. No. Może być groźnie. Dobre przejęcie do środkowania. Thiago. Kuenka. Strata piłki. Będą kontratakować. Dał się oszukać. Wspaniałe podanie. Uderzenie. No i znowu niecelny strzał. Ale nie wykorzystali szansy. Musiał uderzyć bardziej precyzyjnie, żeby ta kontra skończyła się golem. Nie mam 45 minut, co zaraz będzie koniec połowy. Xavi teraz. Xavi. No i zgranie. Będzie? Dobrze uderzył głową. Będzie 3? Zagrał. Tak jest, mamy 3. Brawo, 3? Już 4, tak. 4. 3 mi chodziło o Iniesta, ale to jeden Iniesta. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Kuenka. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. Wypuścił tę piłkę z rąk, a łatwiej nawet drugiej szansy już nie zmarnował. Nastawili się dzisiaj na... odcinku, ale... Za nami pierwsze 45 zaskakujących minut. 4-0. Powiem Wodek szczerze, że jestem zaskoczony przebiegiem tych pierwszych 45 minut. A więc druga połowa rozpoczęta. Wyklasowali rywali, prowadzą wysoko, zasłużenie. Czy coś się zmieni, czy nie. Wykorzystali większość sytuacji, kiedy mieli przewagę. Czy to wykorzysta? Strzela. Ale tak jest, mamy 5. Gol. Kuenka. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym bardzo meczu. Pięknie, jest 5-0. Te dwa zespoły dzieli taki przepaść, wynik jest, jeśli chodzi o poziom gry. No ale może jeszcze się Nelson coś tutaj uda strzelić. No, od razu tam piła do Iniesty. Jest szansa na szybki atak. Kuenka. Dobrze dograł. I Messi. No, strzela! Nie ma broni, Messi grają dalej. Bramki, niestety. Ale Thiago, strzał z dystansu, jest zablokowany. To nie mogło się udać. W ale jest jeszcze Iniesta. Udało się przejąć. Strzał Iniesta i będzie rożny. Też podanie. Takie strzały to bronią bramkarze bez wysiłku. Valencia dokonuje Xavi. Zmiany. No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, strzał, że zdobędzie bramkę. No, pachniało tutaj bramką. Ale na razie drugi raz nie zaskoczył bramkarza. Mathieu. Guardado. Ślizgiem chce przerwać akcję. Ależ walka o piłkę. Ależ. Mają szansę na kontratak. Była piękna piłka, ale... Nic nie wyszło przyjął. Z tego kontrataku. Zdążył w ostatniej chwili. No. Ach, szkoda, strata. Thiago teraz udało się przejąć. Ale Messi. Wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Messi. Ma Kuenka i mamy 6. Tak zdobywają jest. Bramkę. Nie ma litości dla rywali. Hat-trick. Kompletuje dzisiaj te bramki. Tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. No i znowu różnica Kuenka. Klas obu zespołów jest dzisiaj... Strzał Kuenka. No i mamy 7. Bardzo bramka. Pięknie. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie. I to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Idealnie przymierzył dolny róg bramki. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Mamy w sezonie ma 20 bramek Iniesta. Będzie zmiana w zespole Walencji. I znowu Kuenka. Uderzenie w stronę bramki. I wybronił. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak to rozegrają. Messi. Oddaje strzał. Strzał, ale... Piłka w grze. Ale jeszcze jest Santos. Będzie strzelał. Był strzał, ale... Czy utrzyma się przy piłce? No i teraz powrót. Dostaje wsparcie. Dobrze, że się wrócił tam. To trochę spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce. Walencja była częściej przy piłce o 1%, o 2%.
Mathieu. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Przejmują gracze Barsy. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Iniesta. No i kontra zastopowana. Nie udało mu się. Soldado. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. No, trzeba to zabrać. Ryzykowna, ale udana Montoya. Interwencja. Ważne, że nie jest osamotniony. No, ale tam zamieszanie. Ale... Brawo, oszukał obrońców i będzie Iniesta. Szansa. Messi zdobędzie najprawdopodobniej swoją bramkę pierwszą. Rzeczywiście, dobre w tym meczu. Tak jest, Messi, ósma bramka. Kolejne trafienie, warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. A więc 8 do 0, 80 minuta. Tak jakby przygotował jeden gol na 10 minut. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Soldado. Iniesta. Znalazł się na czystej pozycji. Iniesta. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Messi i następna bramka 9-0. Zastrzela, ależ pięknie gol! Bardzo pięknie. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Czy będzie 10-0? Niewiele czasu do zaraz końcowego zobaczymy. Bliska sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. A, nie będę już teraz zmieniał. Nie wiem, czy to w ogóle. Oby tylko bramki nie strzelili, bo punkta zabiorą. Teraz nie sta. Chyba będzie 10. Świetnie, minuta z obrony. 10, nie będzie 10, zaraz zobaczymy i najprawdopodobniej będzie 10. No, tak jest, mamy 10 do 0. Bramkę, proszę Państwa. Messi, hat-trick. Ale bramka i to w dodatku trzecia, hat-trick, spójrzmy. Musi dostać dodatkowego obrońcę do krycia. Są dzisiaj a więc 10 do 0, 90 minuta. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. 10. Ładnie dograł. Messi. Czy to Messi wykorzysta? Będzie kolejna bramka? Pusta bramka strzeli! Iniesta i nie ma. Nie będzie 11. Pewnie będzie. Tak jest. Koniec meczu. Brawa 10 dla Barsy za zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Messi, hat-trick, Cuenca, 4 bramki i Iniesta, 2 Thiago, 1. Mecz był bardzo jednostronny. No wystarczy spojrzeć na wynik. A więc dalej czekamy, aż się wczyta. Ja się będę powoli z wami żegnał. Mamy 2 wiadomości od fizjoterapeuty, to jednak moja kontuzja była. O, Isak Cuenca. No to źle. Nie będzie go przez ile? Przez 3 tygodnie. A tutaj Finlandia. Oferta. No nie wiem. No zobaczymy. Pique naprawdę się stara. Analiza meczu Valencia-Barcelona. Nie stara. Dziękuję panu trenerze, że dał mi pan szansę. Z pewnością nie będzie pan zawiedziony. Okej. Dobra. Jeśli się podobało, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie o fanpage'u, o stronie internetowej. Linki w opisie. Ja się z wami żegnam. Cześć.